Teraz 19 minut po godzinie 14. Przed nami spotkanie z gościem, a zaczynamy od piosenki, która rozpoczęła również koncert, o którym rozmawiać będziemy już za kilka minut. A w naszym studiu gość pani Ewa Błaszczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Aktorka stojąca na czele, będąca dobrym duchem, zdeterminowanym duchem Fundacji AKOGO. I spotykamy się dzisiaj, bo właśnie dzisiaj ukazuje się płyta. Płyta, która jest zapisem koncertu. Koncert zatytułowany Budzimy się do życia. Koncert niezwykły, koncert, który odbył się na początku tego roku, 22 marca, i to był również koncert, który odbywał się w niezwykłym miejscu. Tak, to podziemie kamedulskie, gdzie już od lat prowadzimy taką działalność, jak jakieś koncerty, albo opowiadamy o tej idei, opowiadamy o śpiączce. Józek Wilkoń nam nagle wyrzeźbi karuzelę na Bielanach, albo zrobi szopkę z postaciami wszystkimi, ze zwierzętami, z ludźmi, z Jezuskiem. No bardzo to wszystko jest piękne, urokliwe miejsce, eremy pokamedulskie. I niezwykły był ten koncert. Ta płyta, o której mówimy dzisiaj, ta płyta, która właśnie od dzisiaj jest w sprzedaży, to jest płyta, na której jest zarejestrowany koncert, płyta DVD, tak, na której możemy obejrzeć ten koncert, będący zapisem tego właśnie wydarzenia. Wydarzenia z 22 marca, które zresztą można było obejrzeć w telewizji w Wielką Sobotę, był pokazywany, no ale teraz każdy może sięgnąć do tej płyty. Niezwykła idea, koncert charytatywny, koncert, który był poświęcony tym wszystkim, którzy pomagają Fundacji AKOGO i Klinice Budzik. Tak, to rodzaj podziękowania, ale również zachęty dla innych, żeby może jakoś weszli w ten obszar, żeby się zainteresowali tym, jak również chcieliśmy pokazać no, te wybudzenia, które są w Klinice Budzik. Tak? Tam jest rozmowa z jednym chłopcem właśnie, który w takiej dobrej formie się obudził, żeby chcieliśmy też przedrzeć się z taką informacją, w jak dobrej formie można powrócić do życia z takiego bardzo trudnego stanu, prawda? Ile tych wybudzeń do tej pory w Klinice? Do tej pory 12. W tym momencie, kiedy koncert chyba 7 było, prawda? Czyli od tego momentu już kolejne osoby się wybudziły. No tak, no cały czas to się dzieje, nie ma do nas kolejki. Zazwyczaj jedna osoba jakoś oczekuje albo i nie. Czyli ta rotacja jest taka, nie wskazuje to na to, że potrzebny jest drugi budzik dla dzieci. Potrzebny jest drugi budzik dla osób powyżej 18 roku życia, to niewątpliwie, bo takich telefonów mamy dużo, a to są młodzi kierowcy, młodzi motocykliści i to jest gościem, dramat. Gościem tego koncertu był lekarz, który również zapadł w śpiączkę i się wybudził z tej śpiączki. Paweł Rudziński, który miał bardzo złe rokowania i którego właściwie środowisko, jego środowisko go właściwie opuściło, a on jednak bardzo dzielnie walczy, się rehabilituje cały czas, no wiem, że pisze jakąś książkę. A będzie taka klinika Budzik dla dorosłych? Mam nadzieję, że tak. A kiedy? Nie wiem, bo to jest po drodze Agencja Ocen Technologii Medycznych. Ten program musi być zaakceptowany, znowu wsadzony w koszyk świadczeń gwarantowanych, ale wiem, że są takie starania w Olsztynie i profesor Maksymowicz się tym interesuje. Muszę powiedzieć, że ja zastanawiałam się, bo właśnie w czasie tego koncertu też były spotkania i rozmowy i filmy pokazywane z osobami, które, z tymi młodymi osobami, które były w Klinice Budzik, z rodzicami, jak wygląda to życie wtedy, kiedy ci najmłodsi są w śpiączce i po tym momencie, kiedy już się wybudzają. I to często nie jest takie proste, jak się wydaje, nie jest tak, jak to często możemy obejrzeć na filmach, że po prostu taka osoba się wybudza i wraca do normalnego życia. Ta rehabilitacja później jeszcze trwa. A ja jestem ciekawa, czy muzyka jest używana w czasie takiej rehabilitacji. Oczywiście, również. Wszystkie zmysły. Każdy z nas ma no, rozmaite połączenia ze światem. Nie wiemy, które z nich działa, które jest ważne, w którym momencie, więc po prostu trzeba robić wszystko, trzeba obserwować to bez przerwy. A jak ta rehabilitacja muzyką wygląda w Klinice Budzik? No na przykład jeśli jest wieczór i chcemy kogoś wyspokoić, no dlatego jest muzyka relaksacyjna, pobudzająca, taka rozmaita. A jeśli ktoś reaguje na przykład na ryk kibiców na stadionie, tak to miało w wypadku właśnie chłopca, który jest tutaj, przeprowadzona z nim rozmowa na tej płycie DVD. Dla niego była ważna piłka nożna, więc on po prostu miał bez przerwy na słuchawkach relacje z meczów piłkarskich, bo to było dla niego istotne. On był otoczony wszystkim tym, a kiedy się wybudził, został zaproszony do Madrytu wraz z rodzicami.
do Ronaldo i do szefa Realu Madryt, którego niemalże nosił na rękach, także spełniły się jego marzenia. W czasie tego koncertu gościła także Anna Dymna. Podobno od prezentu od Anny Dymnej się wszystko zaczęło i od jej fundacji, muzycznego prezentu. Dostaliśmy na dokończenie budowy budzika taki prezent od Ani właśnie, namówiła Cygana i Turnała Grzesia. I napisali piosenkę Budzik szybciusieńko i ona nam ją przywiozła jak ciepłą bułeczkę. I już ją wtedy zaczęliśmy śpiewać ad hoc, tak emocjonalnie, na tej konferencji prasowej pierwszej. No i piękny prezent, a potem z tego się urodził koncert i dziękuję po raz kolejny wszystkim moim kolegom po fachu, że tak chętnie wchodzą ciągle, że im się nie znudziło, tak, że trwają przy nas, to jest piękne. To powiedzmy jeszcze, jacy artyści pojawili się w czasie tego koncertu, który znalazł się na tej płycie DVD? No prowadził Maciej Sztur i Poniedzielski i to jest cudowne zupełnie, jak oni współgrają razem. Bardzo namawiam Państwa na tę płytę, na te DVD, żeby poczuć tę atmosferę, dlatego że no jest bardzo ciężki temat, jak wiemy, natomiast jest to tak dowcipne i lekkie. A z kolei jeszcze nas zaszczyciła Kaja, Krysia Janda. No i Jerzy Sztur, Dymna, również, Jerzy Sztur, który pojawił... odczytał tak bardzo taki ważny list od pani z Australii. I Jurek się... też chciał jakby pokazać, prawda, że jak jest ważna taka pomoc skądś, jakie to są ważne słowa, jak jesteśmy w trudnej sytuacji. No właśnie, bo często... Żeby ktoś się zainteresował. Słowa już wystarczą do tego, żeby podnieść na duchu, żeby sprowokować do działania, żeby pomóc. Jeśli chodzi o słowa, była również Anna Dymna i był jej podopieczny jej fundacji. Tak, laureat Zaczarowanej Piosenki. I to już jest po raz kolejny tak, że Ania przyjeżdża z laureatem Piosenki Zaczarowanej na jakiś nasz koncert, bo to oczywiście nie jest pierwszy koncert. Ale też nie robimy ich dużo, tak? Było pięciolecie fundacji, było zakończenie budowy budzika. Pewnie coś zrobimy, jak będzie, jak któreś tam wybudzenie. No to w takim razie, by tych wybudzeń było tyle, ile przyjęć do budzika życzę. Chcielibyśmy takiego bilansu, niewątpliwie. No i żeby był ten kolejny budzik, o którym pani mówiła. Także dla tych powyżej 18+. 18+, no właśnie, bo to jest także niesłychanie ważne. A jak ważny i jak pomocny był ten budzik dla tych najmłodszych, no to o tym świadczą chyba tych 12 wybudzeń, które 12 już wybudzeń, można ale również na oczy, koncie zanotować. Oczy rodziców, bo to właściwie nie ma takiego słowa, które by mogło przenieść te emocje, które się wtedy w nas gromadzą. I jak się patrzę w oczy matek, właśnie to jest pozawerbalne, tam nie ma słów, czujemy tylko taką więź i taką nieskończoną radość i szczęście, że oto ma miejsce to, co się wydarza i że to drugie życie tyle więcej jest warte, tyle bardziej świadome. Budzimy do życia, to był tytuł tego koncertu, Budzimy do życia to jest tytuł tej płyty. Całkowity dochód ze sprzedaży został przeznaczony na cele statutowe Fundacji Jakogo. Proszę Państwa, i ta płyta jest już od dzisiaj do nabycia w sklepach, a my mamy dla Państwa także te płyty z autografem naszego gościa. Pani Ewa Błaszczyk była gościem muzycznej jedynki. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.